Ale witamski bardzo serdecznie, ja jestem Epes, a to jest Hearthstone, Heroes of Warcraft i gramy sobie podobnie Szamany Midrange. Czy będzie tak jak w poprzedniej grze, przegramy 3 gry i wygramy jedną, się przy nim podda? Fuksem, bo nie miał odpowiedzi. Nie wiem, czy ja mam po prostu jakiegoś pecha, czy wszyscy po prostu... Wszyscy mają zawsze odpowiedź, tylko ja nigdy nie mam odpowiedzi żadnej. Pierwsza, druga, trzecia... Ładnie może być. Dobra, grać nie umiem po prostu, też może tak być. Drogi rządzą! Zmiana planów. To są naj... Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Przyjacielu nieuczony, no bliźni z tej czy innej ziemi. Wiedzę na drogi. Dobra. No co tam zrobisz, drogi rogu? Ciosy w plecy i dagger w twarz, powiadasz. No jest to na pewno odpowiedź. To i atak. To burza z piorunami, tak szczerze mówiąc, takie średniowe. Nie ma aż tak dużo agresywnych deków. Ja chyba żadne agresywne deki nie grałem. Moje oczy są otwarte. Nie, stary, dobra, takie rzeczy tu masz. Naprawdę, dwa backstaby na rękę startową dostałeś. No, Boga nie wierzę, stary. Taunt. No nie jest to taunt. I w ten sposób się przegrywa gry z idealnym, kurwa, rozdaniem. Ja mnie to po prostu kurwiało. No ten też mógł być taunt, mógł być to, musiał wylecieć to, jakby ten przeżył. Nie. Tak to co teraz byś miał, stary? Z czym to w ogóle jest? Chcesz się w ogóle gówno zagrać? Zagrać dwa backstaby i daggera i... tego heala jeszcze, no i to. Wyszły dwie karty. Ruszam do walki. Gotowe. Osiem kart. No nie jest źle. Dlaczego ja mogłem go zabić? Miałem już 5 kreatur. 15. Dwanaście, dziewiętnaście, 27. Chyba mogłem go zabić. Plus 3. No tak, o. Karta za 0. Ognik, cofnij właściciela. Czy cofnij właściciela. Cofnij stronnika na rękę właściciela, więc to się to. No spoko. 9. 12. Tak? Nadzieję, że moja matematyka jest dobra, bo przyksiadę 30 jest tak. Tym razem nie mi stała mentala. Dobra, nie wiem co to był za rogue. Jakiś rogue na spelach. Pewnie na, też na tym gniazdkim tym, jak się nazywa. Na Joksaronie, tak? Możliwe. Przecież jak na Joksaronie, no strasznie dużo speli za 0. Przecież w sumie to... Jego spela za 0 to był 2 backstaby i coin, czyli nie aż tak dużo. Musisz się tak zastanowić nad tym. Rexar Hexar. Taki.
Zaczną się łowy za zgładziciela! Że ludzie nie dostają raka po zagraniu 500 gier Huntera. O, zobaczcie, jakie fajne rzeczy nam się trafiły. Pierwsza, druga, trzecia. Trochę postoi na ręce, niestety. Nie zagram najbliższej. Wolności zbyt dużo totemów. Znaczy, w najbliższym czasie. A w sumie, jakby to w drugiej, a to trzeciej wszedł ten. Uskar z potentem wyszedł w czwartej, jak w Masieło. Zagramy to. Dlaczego to zagrywamy? To jest większa szansa, że trafi nam w to, niż go za... No kukiwa! Czemu nie? Te pieprzone strzały trafiają zawsze w bohatera i mnie zawsze zabijają mi kreaturę, nie? Za każdym razem ta pieprzona żaba zabija mi kreaturę. Coś takiego, nie? Zerwał z Tom. No, musiał zarać to i Tom. Zresztą w czacie zarać to, nie pomyślałem. Wkurza mi się na pieprzoną żabę. Co to za Hunter, że on gra coś takiego w ogóle? Enzot? Kiba ta. Kiba Enzot. Dobra. Mój płomienny dżunglerze, czy ty jesteś w stanie zabić mu to gówno, czy walniesz mu w pysk? Panie mu w pysk, no! W ogóle? Na chuj, ja się pytam. Zanim grałem arenę, to miałem tego rzutka, tego pistowego, co jak się healuje, to też strzela losowo i wszystko w twarz leciało. Co to? What the fuck? No nieładnie, panocku. Teraz zerwamy tak. Przecież fejsa. I czy ty masz, przyjacielu, odpowiedź na to? Powiedz ty mi. Powiedz ty mi, czy ty nie masz odpowiedź na to? Zgaduję, że masz dużo... Nie pokory, tylko agonii na ręce. No tak, to jest okrzyk bojowy, to nie jest agonia. Jakby nie było. No szybki strzał. No ma odpowiedź, jakby nie było, to odpowiedź jakąś znalazł. No i średnio cieszy. Zabijamy. I co nam zostało? Zasypujemy 180 kreaturami, żeby mógł wam jeszcze sobie Anisha. Ja znowu będę kurwił, że on zagrywa Anisha. Że nie ma Anisha w tym deku. Ciekawe co on ma. W kolejnej turze mam 7 many, czyli idealnie na te dwie karty. Czy może coś zagrać? Czy poszedł, że ma jakieś karty z agonią na ręce? Przecież dobrał z tego gówniaka, tego padżonga śmiesznego, jakąś kartę. W sumie to... Nie, bo to nie było z padżonga, ten szybki strzał. No nie był. Pewnie coś ma jeszcze na ręce. Kolejny szybki strzał. Big shot. Zawykowany wilk, no na przykład. To też na salwa. No powiedzmy... Tego zagrałem, dostanę raka. Nie, zagrywam tak. Teraz zabijmy jednego pająka. Nie będziemy zagrywać burzy z błyskawicami na dwa pająki, których jeszcze jednego mogę zabić. Rozkaz zabić, ale lubię, jak przeciwnicy mają odpowiedzialskie moje zagranie. To jest takie... królewsko wkurwiające. Dobra, zobaczmy sobie, co biorę z tego. Potem golema. O, fajna karta do zagrania. Czy tak, kurwa.
Nie ma zbyt dużo kart na ręce, więc trzeba by to zabić. Może nie będzie miał co zrobić w kolejnych turach. To wie. Chyba nie będzie miał, jak znam życie. No to jest dobre akurat. Co tam jeszcze masz? Rozkaz zabicia. I kurwica strzeli. Azur Drake. Dobra, więc zagramy to. Zabierzmy kartę. Zagramy to. Bez komentarza. Zagramy totem golema. Zobaczmy co dalej. Bo nasz przyjaciel. No, nasz przyjaciel zagrywa lwa bujnogrzewego. Dobra. Jeżeli nie dostanę heksa, to się nie będzie ciekawie, no bo to przegrał. Jest heks. Dobrze. Heksy mogą być. Wygramy jeszcze to. Zew krwi, jak najbardziej. Pokaż przyjacielu, co tam robisz ciekawego. Aktualnie jest nieźle. Jeżeli nic tam nie zginie. To mamy ile damage'u? 10. Zginie nam coś. Już liczę, że jakiś kill będzie. Aczkolwiek. Naprawdę pozbyłem się w taki głupi sposób tego. No. No dobra. No, Super Power. No i. Burza z piorunami. Chyba nie ma. Nie jest w stanie wciągnąć 19 damage'u z jednej karty. Znaczy, żeby zarał potężną salwę, to też nie byłoby by najlepiej. Muszę przyznać. No, przyjaciel. Co tam masz? Pokaż kotku, co masz w środku. Się zaczęło gardło bolać, bo chyba nagrywam już 2,5 godziny. O, przyjacielu nieuczony. Mój bliźni z tej czy innej ziemi. Wiedz, że na trogi twoje nieuczone. Buja! No. I to jest dobra giera. Ile to trwa ten odcinek? 12 minut. To jeszcze jedna gra. Siamany. Zobaczymy, czy. Jak będzie teraz? Ja mam 3 przegrane, 3 wygrane, tak? No mi się świetnie 0. W tamtym odcinku były 4 gry, z czego jedną wygrałem. To były 2 gry, z czego 2 wygrałem. I to jest 3-3. Zobaczymy, jak to pójdzie w tej grze. Jest coin. Ja zostawię sobie 2 karty. Na to już wyrzucił. No, muszę powiedzieć, że nie wiem co z wami. Czy skoinować tego w drugiej? W czwartej tego zagrać? To może nie być takie złe. Albo wcześniej skoinować tego, a w drugiej zagrać totem. Czekam na rozkaz. Zagrajmy se troga. Po prostu zagrajmy se troga. Wracajcie do domów. I proszę państwa, chodzi na stół beztwarzowy skurwysyn. I co powiesz na to? No, to sobie wyczepią. Nie za pomocą tego w stanie zabić mi mojego ziutka. Aczkolwiek nie chcę tego robić. No jego sprawa. Co zagram to? Pojadę na twarzyczkę. Co zrobi nasz szanowny oponent? Wracajcie do domów. I co, i koń? Nie.
Dzikor! O kurwa, stary, on ma dzikora! O, ja zrobię! Nie! Dlaczego masz dzikora? No. Skończ waść, wstydu oszczędź. Walnij mi toporem tego wystarzowego. Nie chcesz. Szkoda. Zagrałbym tak. Trzeba zabić mu to. Zagrałbym tak. Zagrałbym tak. Tak w ogóle. Zwycięstwo jest twoje. Przez 7 gier nie dobrałem ani razu Doomhammera. Który w ogóle jest de facto korem tego deku. Dobra, to by było tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Że deck wam się podobał. Jak widzicie, jest 4-7 i wbiłem nawet rangę wyżej niż zaczynałem. Zaczynałem 17, czasem 16. Gra się fajnie. Przyjemny jest ten deck. O ile nie trafiacie na zbyt dużą ilość Time Strike'ów. I tyle. Pamiętajcie o ocenieniu, o skomentowaniu. I do zobaczenia w kolejnym filmie z Hearthstone'a lub z czegoś innego. Pa!